Cześć, witajcie już w drugim odcinku z nowej serii Minecraft Tłoki. W ostatnim odcinku dostałem bardzo dużo wiadomości i próśb o skonstruowanie mechanizmu do w poprzednim odcinku pokazanej bramy w płaskiej ścianie, który byłby w stanie otworzyć i zamknąć bramę z zewnątrz, jak i wewnątrz. Z tego powodu postanowiłem poświęcić na to odcinek, w którym pokażę Wam, jak zamontować różne mechanizmy otwierające. Będą w nich czasowe, takie jak płytki naciskowe, oraz stałe, takie jak dźwignie. Z góry mówię, że ten poradnik zawiera elementy, które dla nowych graczy mogą wydawać się niejasne. Aczkolwiek po odpowiednim skoncentrowaniu się nawet początkujący gracz ma możliwość zrozumienia mechanizmów, które zaraz Wam przedstawią. Pokażę Wam tutaj trudny do wykonania, lecz najlepszy i najmniej zajmujący miejsca sposób przenoszenia energii z nadajnika, np. dźwigni, do odbiornika, czyli naszej bramy. Zaczniemy od nadajnika czasowego, płytki naciskowej, która w porównaniu do nadajnika stałego jest prostsza do wykonania, aczkolwiek też wymaga pewnego zaawansowania w dziedzinie czerwonego proszku. Skończymy na odbiorniku stałym, dźwigni, u której będziemy musieli zainstalować już większą bramkę logiczną, a dokładnie bramkę export. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, zaczniemy od nadajników czasowych, w tym przypadku od płytek naciskowych. Tutaj każda z płytek otwiera naszą bramę i tak samo jest z płytkami, które znajdują się we wnętrzu naszej budowli. Zauważcie to, że cały mechanizm, który otwiera nasz system, jest schowany pod mechanizmem otwierającym. Czyli ten mechanizm jest tak jakby zintegrowany z tym. Nowy gracz, niezaawansowany, zrobiłby to tak, że po prostu by pociągnął czerwony proszek naokoło. Jest to łatwiejsza metoda, lecz oczywiście zajmuje więcej miejsca. Ja Wam dzisiaj pokażę tą trudniejszą. Staram się ją jednak jak najlepiej wytłumaczyć. No i możliwe, że wszyscy ją zrozumieją. Dobra, to zacznijmy. Zaczniemy od przodu, który jest znacznie łatwiejszy do skalibrowania. Jak widzicie, ustawiłem to wszystko do stanu pierwotnego, takiego jak w ostatnim odcinku, czyli możecie po prostu kontynuować, otworzyć waszą mapę i teraz kontynuować budowę tak jak ja to robię. Zacznijmy od odstawiania płytek naciskowych. Płytki naciskowe możemy albo postawić dokładnie przed naszą bramą, przed tymi czterema klockami bruku, albo trochę dalej. Ja osobiście preferuję zrobić to przed bramą, ponieważ wtedy nie musimy się dużo namęczyć. Wystarczy, że zniszczymy te dwa klocki, zamienimy je na klocki jakiegoś materiału, na przykład ziemi, i na to postawimy je z powrotem. Jak widzimy, wszystko jest tak samo połączone jak wcześniej, tylko że poziom wyżej. I teraz po postawieniu na to płytek naciskowych, Te płytki będą oddziaływać dokładnie na proszek znajdujący się pod nimi. Jakby to było niżej, to by oczywiście nie działało. Musi być to dokładnie poziom niżej. No i teraz, gdy wejdziemy, brama się oczywiście otworzy. Dobra, to by był przód. Teraz przejdźmy do trudniejszej części, czyli wnętrza. Dobra, jesteśmy z tyłu, czyli we wnętrzu naszej budowli. No i tutaj będę Wam to mówił w krokach, bo to jest naprawdę skomplikowane. No, miejmy nadzieję, że wszyscy to zrozumią. Dobra, krok pierwszy. Stawiamy nasze płytki naciskowe. Zasada jest taka, że nie możemy stawiać je bliżej niż dwie kratki. Nie możemy je postawić ani tutaj, ani tutaj. Musimy postawić od trzech kratek dalej. Ja je postawię dokładnie na trzeciej kratce od naszej bramy, ponieważ jest to najwygodniejsze i moim zdaniem najlepszy sposób. Krok drugi. Wracamy do przodu naszej bramy i montujemy dwie czerwone pochodnie pod tymi klockami. Właśnie dlatego mówiłem, żeby tu postawić te klocki, no bo to jest najbardziej optymalna decyzja. Żeby to zrobić, niszczymy te klocki, wykopujemy dziurę tutaj, stawiamy nasze dwie pochodnie, z powrotem stawiamy te klocki i na to z powrotem czerwony proszek. Jak widzimy, tutaj trochę nasz system teraz szaleje, bo jest włączony, ale po ukończeniu tego wszystkiego gwarantuję Wam, że to wszystko będzie poprawnie działać. To może tak się otwierać, na to nie zwracajcie uwagi. To zaraz wszystko się naprawi. Krok trzeci. Wykopujemy miejsce dookoła naszych postawionych płytek naciskowych, co ułatwi nam montowanie całego systemu. Krok czwarty. Po bokach, na klockach, na których stoją nasze płytki naciskowe, stawiamy czerwone pochodnie. Jedną tutaj, drugą tutaj. Teraz zauważcie, że po wejściu na daną płytkę czerwona pochodnia zgaśnie. Krok piąty, jeden z najtrudniejszych kroków. Teraz naszym celem jest dokopanie się do tej pochodni, która stoi pod tym klockiem, bez zniszczenia wcześniejszego systemu, czyli bez dotknięcia tego stałego systemu.
Możecie to zrobić metodą prób i błędów lub kontynuować ruchy takie jak ja to robię. Na samym początku celujemy na klocek przed nami i niszczymy go aż do samego przodu, aż dokopiamy się do światła, po prostu do drugiej strony. I teraz kontynuujemy kopiąc schodki. Schodki zaczynamy dokładnie klocek za pochodnią, czyli tutaj jest pierwsze zagłębienie. Klocki przed nami możemy oczywiście niszczyć. Tutaj będzie drugie, to możemy zniszczyć. Tu trzecie, to możemy zniszczyć. Jak widzicie, na razie nie zniszczyliśmy żadnego systemu, czyli wszystko działa poprawnie. Teraz musimy wziąć kilofa i robimy kolejny schodek. Już widzimy tutaj wcześniejsze klocki. Ja to może cofnę, bo tego nie powinno być. Dobra, przyjmijmy, że to jest teraz domyślne, podstawowe ułożenie tego wszystkiego. No i kontynuujemy budowę naszych schodków. Jak na razie mamy jeden, dwa, trzeci schodek. Teraz jak możemy już zacząć kopać do przodu. Oczywiście możemy sobie jeszcze jeden schodek zrobić, ułatwić to. I teraz wykopać przed tym schodkiem przestrzeń o wymiarach 3x2 i wysokości 2. W taki sposób. No i teraz trochę potrzebne jest przestrzenne myślenie. Mamy tutaj nasz klocek, czyli dokładnie pod nim znajduje się ta czerwona pochodnia. Czyli ta czerwona pochodnia jest dokładnie na tym klocku. Teraz kontynuujcie to, co ja. Róbcie to, co ja. Tutaj stawiamy czerwony proszek. Nie róbcie takiego czegoś. Czerwony proszek oddziałuje tylko na czerwono pochodnie, gdy jest prosto postawiony do niego. Czyli musimy to zrobić w taki sposób. Jak widzimy, teraz wskazuję na niego. Możemy oczywiście to zakryć. Przeciągamy ten czerwony proszek tak naokoło, żeby to się nie połączyło w taki sposób. Nie może być połączone, to musi wskazywać dokładnie tam. Ciągniemy nasz czerwony proszek po schodkach, tu możemy oczywiście zastąpić, zrobić to tak. Ciągniemy go do góry i kończymy dokładnie pod czerwoną pochodnią, tak żeby to było ciągle zasilone. I teraz ta czerwona pochodnia zgaśnie, oczywiście jeszcze drugą musimy tak samo zrobić i wtedy to wszystko się naprawi. Drugą stronę wykonam już w przyspieszonym tempie. Tak, tutaj jest dokładnie nasza czerwona pochodnia, tu możemy sobie zniszczyć klocki, uważamy, żeby nie zniszczyć nic z góry. Możemy to oczywiście potem jeszcze sprawdzić. No i teraz tak, stawiamy tak prosto, żeby było prosto, nie może być w taki sposób, bo wtedy nie zadziała. To musi być zawsze proste. Idziemy naokoło, żeby to się nie złączyło. No i kontynuujemy, idąc, ciągnąc czerwony proszek do góry. No i jak widzimy, wszystko się automatycznie naprawiło. Brama jest automatycznie zamknięta. No, no i to by było na tyle. Tak właśnie robimy ten system z płytek naciskowych, czyli nadajnika czasowego. Te czerwone pochodnie je oczywiście chowamy pod ścianą, dzięki czemu to wszystko nabiera estetyki i jest niewidoczne dla innych graczy. Ostatnim krokiem będzie przykrycie wszystkiego. I test naszej bramy na płytkę naciskową. Jak widzimy, wszystko działa prawidłowo. Tylnia strona tak jak i przód. Więc możemy przejść do trudniejszej, bardziej skomplikowanej metody, a dokładniej nadajnik stały. No i dobra, mamy teraz wersję z dźwignią, czyli nadajnikiem stałym. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest nadajnik stały, to tak, nadajnik czasowy to taki, który po pewnym czasie, czyli w tym przypadku po zejściu, przestaje przesyłać energię. A nadajnik stały to taki, co ciągle przesyła energię. Nadajnikiem czasowym są płytki naciskowe, jak i przycisk. No dobra, mamy tutaj teraz nasz nadajnik stały. No i po kliknięciu drzwi się otwierają. One zostają otwarte, aż nie pociągniemy za kolejną dźwignię, która znajduje się tuż za bramą, czyli we wnętrzu naszej budowli. No oczywiście to działa też w drugą stronę, czyli tam możemy to wszystko otworzyć, a tam możemy to wszystko zamknąć. Przed pokazaniem wam całego systemu chciałbym zwrócić uwagę na problematykę, która pojawia się właśnie w nadajnikach stałych. Jak wiecie, stałe nadają energię ciągle. No i teraz przyjmijmy, że połączymy nasz nadajnik stały tutaj do naszego całego układu. No i włączymy go.
Jak widzimy, wszystko się otwiera poprawnie. Drugą dźwignię postawimy także gdzieś tutaj. Ta druga dźwignia, ona będzie symbolizować tą dźwignię, która będzie stała z tamtej strony. No i sprawdźmy. Ta dźwignia otwiera drzwi prawidłowo. No i ta też. Więc pytacie się, jaki tu problem? A problem jest w tym, że teraz, gdy będziemy chcieli zamknąć tą bramę, to jak widzicie, nic się nie dzieje. Tak samo tutaj. Tak, i właśnie dlatego musimy użyć specjalnej bramki logicznej o nazwie XOR. To jest taka bramka, która charakteryzuje się tym, że tylko gdy jeden argument jest prawidłowy, to wtedy bramka, na bramkę działa energia. Gdy są dwa, no to to wszystko nie działa. Czyli jak widzicie, jak tutaj raz już włączę, to nie będę w stanie wyłączyć tego drugą dźwignią. Dobra, przejdźmy teraz do wyglądu i budowy tego całego systemu. No i dobra, myślę, że czas odkryć nasze cudo. No i dobra, co my tu mamy? Model GP280A. Przyspieszenie z 0 do 200 km na godzinę w 5 sekund. Pojemność 5000 cm sześciennych. ASR, ABS, ESD, TKO, ESP, EDS, WW, JP, wszystko jest. Podgrzewane klocki, przyciemniane czerwone pochodnie. Rocznik 1028. No trochę stary, ale jak widzicie trzyma się bardzo dobrze. Klimatyzacja, automatik, skórzana tapicerka, system ABS, to już chyba mówiłem nawet. Jak widzicie aluminiowe felgi, wszystko jest zamontowane, naprawdę to jest nasze cudo. Z tym wszystko chodzi. Centralny zamek, lakier metaliki, system nawigacyjny, wszystko. No i właśnie dzisiaj takiego zbudujemy. Zanim przejdziemy do budowy tego wszystkiego, chciałem wam pokazać, jak to wszystko wygląda i jak to działa. Tutaj mamy naszą bramkę XOR i tutaj się ona zaczyna. Stąd do tego punktu, do tych dwóch pochodni, czerwonych pochodni, dobiegają nasze dwa nadajniki. Czyli pierwszy jest tutaj z przodu. Tutaj nie trzeba większych jakichś mechanizmów przenoszenia tej energii do tego punktu. Wystarczy, że go pociągniemy. Pamiętamy, że nie może on dotykać tutaj tych reszty kabli. No i ostatecznie połączymy do tej pod pochodnią do klocka. Oczywiście to musi być prosto. Zawsze o tym mówię. A tutaj zauważcie, jest druga pochodnia. Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj tak jakby podłączonego żadnego nadajnika, a jednak jest. Z użyciem tej metody transportu. Pójdźmy do naszego nadajnika. No i sprawdźmy, jak on jest dokładnie podłączony. Tutaj, tak jak wcześniej, czerwony proszek pod klockiem, na którym znajduje się nasza dźwignia. No i idzie na dół. Kolejnie przechodzi przez negację. Ona nie jest konieczna. Możemy ją usunąć, tą negację. Lecz wtedy, jak ją usuniemy, to po prostu dźwignia będzie działać na odwrót. Czyli w stanie włączonym będzie wyłączać, a w stanie wyłączonym włączać. Czyli możemy ją albo dać, albo nie. No i teraz przechodzi dalej. No i spójrzmy tutaj. Tutaj może być... Dobra. Tutaj jest czerwona pochodnia. A tutaj jest czerwony proszek. Nad tą czerwoną pochodnią... Nad tą czerwoną pochodnią znajduje się dokładnie ta czerwona pochodnia. Czyli jakby tamta włącza tą. No może nie musicie tego rozumieć. Wystarczy, że zrobicie to po tym na waszym świecie. Jeszcze sprawdźmy. Jak pamiętacie, tam to jest w tej chwili włączone. A jak włączymy tutaj, to się automatycznie wyłączy. Przez co ta na górze się z kolei włączy. No i właśnie tak to działa. A teraz zbudujmy to wszystko od nowa. Wszystko zrobimy także w krokach, bo myślę, że nie jest to takie aż łatwe, żeby każdy to zrozumiał. Dobra, zaczynajmy. Ok, przywróciłem całą naszą bramę do stanu domyślnego, czyli tego stanu z pierwszego filmu. Czyli tego, co powinniście teraz mieć na waszej mapie. Wszystko jest czyste, nie ma żadnych nadajników, więc możemy zabrać się za budowę naszej bramki XOR. No i systemu dźwigni, który będzie to wszystko otwierał. Wszystko zbudujemy z lewej strony naszej bramki. Jeśli by ktoś się zapytał, czy jest to idealna pozycja,
Ja bym odpowiedział tak, biorąc pod uwagę czas i siłę, którą będziemy musieli oddać, żeby stworzyć to wszystko. Istnieje także możliwość stworzenia tego wszystkiego pod tym mechanizmem, lecz to no, trochę jest trudne. Jest możliwe, jest trudne. No nie wiem, ja wam tego dzisiaj nie pokażę. Może kiedy indziej, jak będziecie chcieli. No dobra, to zacznijmy. Krok pierwszy. Budujemy, kopiemy obszar o wymiarach 5x6 i głębokości 3 kratek. Dokładnie obok naszego systemu i bramy. Krok drugi. Budujemy murek zabezpieczający, który posłuży temu, żebyśmy nie poplątali tamtych kabli z naszą bramką logiczną XOR. Krok trzeci. Budujemy bramkę logiczną XOR. Róbcie to dokładnie tak, jak pokazuję to na filmie. Nie będę wam tu wysyłał jakichś schematów. Po prostu zróbcie to tak, jak ja. Robimy to jedną kratkę odstępu od ściany. Wpierw samą formę. To jest sama forma z klocków. Teraz czerwone pochodnie. Czerwone pochodnie stawiamy tu, 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 tu i tu. I teraz ostatecznie czerwony proszek, który stawiamy tutaj, tutaj, tu, 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 tu. No i ostatecznie tutaj będzie wychodzić cała energia. No i teraz mamy tutaj dwa wejścia, do których musimy podłączyć nasze nadajniki. Krok czwarty. Podłączamy pierwszy nadajnik. Nadajnik możemy podłączyć w miejscu X. Ja wybiorę to tutaj. No i teraz musimy przestrzegać kilku zasad. Pierwsza zasada to jest to, że to musi być podłączone zawsze prosto aż do naszej czerwonej pochodni. Nie może być to w taki sposób, że jest to zakręt. No, gdy jest już prosto, to kontynuujemy, prowadzimy czerwony proszek aż do naszej dźwigni, uważając na to, żeby nie połączyło się to z naszym mechanizmem, tak jak w tym przypadku. Czyli robimy to naokoło. Prowadzimy proszek dokładnie pod czerwoną, pod naszą dźwignię, a kolejnie możemy już to zakryć. Krok piąty. Podłączanie nadajnika z wewnątrz, czyli z tej strony. Znowu wybieramy wybrane miejsce i stawiamy naszą dźwignię. No i kolejnie kopiemy dołek, w którym będzie nasz czerwony proszek. No i sobie go ciągniemy. Tutaj możemy się zatrzymać, przejść teraz do tej żaróweczki, chciałem powiedzieć, do tej czerwonej pochodni. No i zbudować system transportu energii. Pamiętamy, ten system działa tylko z dołu w górę. Tu możemy sobie wykopać kilka klocków, żeby... Przepraszam. Żeby nam się łatwiej pracowało. No i tak. Tutaj pod tym klockiem w bruku stawiamy dokładnie jedną czerwoną pochodnię. Zauważcie, to jest teraz wyłączone, a gdy odczepimy, jest włączone. Wyłączone. Włączony. Zostawiamy to. No i teraz musimy, oczywiście tego tu nie rozwalamy, musimy to jeszcze obniżyć. No i teraz możemy postawić tutaj czerwony proszek, on będzie oddziaływać na czerwoną pochodnię. No i poprowadzić go aż tam do reszty tego czerwonego proszku, którego już postawiliśmy. Tutaj też trochę przestrzennego myślenia potrzeba, żeby wiedzieć, gdzie to dokładnie się znajduje. Tutaj możemy spokojnie to rozwalać. Jak widzimy, tu już jest. Jak widzimy, tu już widzimy nasz proszek. Wszystko ze sobą łączymy. No i kolejna część jest gotowa, czyli podłączanie drugiego nadajnika. Możemy jeszcze sprawdzić oczywiście, czy to działa wszystko, klikając na naszą dźwignię. Dobra, widocznie nie działa. I teraz sprawdźmy powód. Energia zostaje przesłana, dochodzi aż do tego,
Aha, to... Nie wiem, czemu ja to sprawdzam, jak bramka nie jest podłączona do systemu. No dobra, przejdźmy do kolejnego kroku. Wszystko działa, nie martwcie się. Krok szósty, podłączamy bramkę do naszego systemu. Tutaj musimy przestrzegać kilku zasad, kilku ważnych zasad, o które z pewnością pojawią się pytania w komentarzach, bo po prostu ludzie nie oglądają filmiku dokładnie. Niektórzy nawet przebijają, do czego odradzam. Dobra, tutaj mamy nasze wyjście, prawda? I to wyjście wystarczy, że podłączymy do naszego mechanizmu. I tu jest ważne, gdzie to podłączymy. Nie możemy to podłączyć... Może tutaj wam to zademonstruję. W samym początku poprowadzimy sobie to tak. Dobra, i tutaj jest pierwszy... Nie, to możemy jeszcze. Tutaj jest pierwszy błąd. Nie możemy postawić tego, żeby to się tak połączyło. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze... Nie, z jednej przyczyny. Po pierwsze nie będzie... nie będzie po prostu energia płynęła do góry. Bo jak wiecie... Nie wiem, chyba już siódmy raz się powtarzam. Energia oddziałuje tylko na czerwoną pochodnię postawioną na klocek. Tylko wtedy, gdy jest prosto. Gdy jest zawsze prosto i nie ma odgałęzień. Czyli tylko tak. Inaczej nigdy nie zadziała. Możemy tu oczywiście postawić repeater. To też zadziała, ale o tym już nie będę mówić. Więc musimy to poprowadzić dołem. Czyli w taki sposób. Jak widzimy, teraz się nie łączy, czyli wszystko jest poprawnie. Tak też nie łączymy, bo jak widzicie, już system szaleje i jakieś wygibasy tutaj nam robi. Idealna pozycja moim zdaniem do podłączenia tego całego systemu, tej bramki z systemem, jest ten klocek. Czyli klocek, czerwony proszek przed repeaterem. Dokładnie po prostu ten tutaj. Czyli robimy tutaj podwyższenie i połączamy. No i teraz jest podłączona, teraz już jest podłączona nasza bramka i teraz możemy sprawdzić, czy działa. No jak widzimy, stąd z zewnątrz działa. A z wewnątrz także działa prawidłowo. Ostatnim krokiem będzie zakrycie wszystkiego. I tutaj mamy następne zasady. Myślę, że no, one są już w miarę opanowane, jeżeli ktoś ogląda moje poradniki. Zasady są takie, że zawsze kładziemy klocek nad naszą bramką logiczną. No jak pamiętacie z mojego filmu Ciekawe Pomysły 1, tam była sytuacja z ładunkiem wybuchowym, w której przedstawiałem wam, co się dzieje, gdy źle postawimy nasz klocek. No po prostu ładunek eksplodował. Nieoczekiwanie eksplodował. Dlatego nie możemy tego tak robić, ponieważ tak jak tam, energia zostaje przerwana. Robimy to zawsze poziom wyżej, tak żeby nic nie przeszkadzało pływowi naszej tutaj energii. No i dobra. To właśnie tak by się robiło. Te dwa sposoby otwierania z obu stron naszej bramy. Jak widzimy, wszystko działa poprawnie. Aczkolwiek oczekuję, że pojawią się problemy, pojawią się błędy, komplikacje. No i dlatego na pewno możecie pisać pytania w komentarzu. Albo możecie wysyłać mi w wiadomościach. Tutaj chciałbym podkreślić, że bardzo są mile widziane pytania o system razem z załączonymi zdjęciami z problemu. Po prostu robicie zdjęcia, czego wam nie wychodzi, co wam szaleje. Ja te zdjęcia sprawdzam, co jest źle. No i wtedy najszybciej wam odpowiem. Jeszcze lepsze rozwiązanie to oczywiście film. Wiem, że nie wszyscy mają taką możliwość. No ale dla tych, co interesują się... Na przykład ja znajomym zawsze, znaczy może nie znajomym, ale osobom, do których mam jakieś pytanie, zawsze kręcę filmik. No oczywiście wtedy odpowiadają mi dzień później albo już w ten sam dzień. Ja też was do tego zachęcam. Wysyłajcie mi po prostu krótkie pytania z większością na obrazkach, dzięki czemu będę mógł wam właśnie szybciej odpowiedzieć. A jeżeli chcecie jeszcze, żeby ktoś inny może wam odpowiedział, to napiszcie pytanie w komentarzu. Dobra, trochę się dzisiaj rozgadałem. Mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. Próbowałem gadać tylko o ważnych rzeczach, o naszym systemie. To, że się powtarzałem,
To jest potrzebne, ponieważ muszę się powtarzać, żeby ludzie zrozumieli to do końca. To jest niestety konieczność. Wiem, że przeszkadza to niektórym, że się powtarzam, no ale myślę, że zmniejszy to oczywiście ilość problemów. Jeżeli powtórzę słowo 10 razy, tak jak w szkole, albo jak się wiersza uczycie, to oczywiście lepiej to zapamiętujecie. Dobra, więc to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to fajnie by było, jakbyście dodali go do ulubionych, klikając pod filmem przycisk dodaj do i ulubionych, a jeżeli oglądacie na kanale, to wystarczy, że klikniecie na serduszko. Tak, jeżeli wam się podobało, to do ulubionych. No a ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam oczywiście do kolejnych i tak jak zawsze pozdrawiam. Miłego grania. Czy wiedziałeś, że klocki pnia drzewa można przepalić w piecu? Wynikiem tego będzie powstanie węgla drzewnego, który ma takie same właściwości jak zwykły węgiel.